Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Temat dzisiejszego odcinka brzmi: Taylor Swift oficjalnie i publicznie oskarżona o roznoszenie flirtu, nowej odmiany wirusa celebryty. Eksperci przegieli już. Totalnie. Może najpierw zanim zacznę komentować, to zacytuję źródła, bo nikt mi nie uwierzy, że ci tak zwani eksperci mogli upaść aż tak nisko. No to najpierw pierwszy ekspert, dr Michał Sutkowski, który, mimo tego, że jest zwykłym lekarzem rodzinnym, no to ekspertem od zarazy był i widać chce do tej roli wrócić. Po koncertach Taylor Swift będzie tych zakażeń więcej. W Mediolanie gdzie na łącznie na dwóch koncertach Taylor Swift było 130 tysięcy osób, zaobserwowano w Lombardii zwiększone przypadki zachorowań. Na tych koncertach i na każdych innych koncertach trochę uważać, na przykład nosić maski. A tu, drodzy Państwo, cytat z medonetu, czyli specjalnie zrobionego medycznego onetu pani Magdalena Żmudziak. Mnóstwo zakażeń COVID-19 na włoskich koncertach Taylor Swift. To samo będzie w Polsce. Ludzie podejmują zbędne ryzyko. Zanim sobie to wszystko. Yy, Przeczytamy i powiemy, jakiego eksperta cytuje pani Magdalena Żmudziak. Ustalmy raz na zawsze, że to nie jest żadne ostrzeżenie, tylko to jest wykorzystywanie nazwiska znanej na całym świecie piosenkarki, artystki, performerki do siania paniki w celu wywołania bardzo określonego efektu, który w praktyce spowoduje, że rzeczywiście na jesieni będzie łatwiej wprowadzić w Polsce nową w cudzysłowie pandemię. Jak to działa? Jeżeli uda się przestraszyć ludzi, którzy przyjechali na koncert Taylor Swift na tyle mocno, że będą oni nosić maseczki, to już będą mieli w mózgu z tyłu głowy, że podjęli gigantyczne ryzyko. Następnie, jeśli będą mieli jakiekolwiek objawy związane z wirusem celebrytą, a ten ma tak szeroki zakres objawów, że praktycznie każdy objaw w jakikolwiek sposób powiązany z górnymi drogami oddechowymi, a nawet kompletnie brak jakichkolwiek objawów oraz biegunka jest objawem tego wirusa celebryty. Kto ci ludzie na tyle przestraszeni, żeby w tak gigantycznym upale i tłubie jeszcze sobie odcinać dostęp do powietrza poprzez noszenie maseczki, na pewno pójdą się przetestować. No bo jak strach zostanie już zasiany, to ten strach potem będzie w główce kiełkował, kiełkował, kiełkował. I jak człowiek na przykład zacznie kasłać, albo jak dostanie biegunki, bo się. Odwodnił, a potem za dużo naraz wypił, więc prawie na pewno dostanie biegunki, lub coś innego takiego się stanie, co normalnie byłoby całkowicie zbagatelizowane, to tutaj w mózgu takiego człowieka, który się boi, yy, przerodzi się w strach i panicznie taka osoba pójdzie przetestować się na COVID. I co się wtedy stanie? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że ta osoba straci pieniądze, bo te testy. Nie są teraz prywatnie robione za darmo, trzeba za to zapłacić, a więc jakaś placówka medyczna sobie na za tym zarobiecie. Pecie, to nie są może jakieś duże pieniądze, ale wiecie, jak yy, to się przemnoży przez duże liczby, to daje duże kwoty. Ale druga, ważniejsza kwestia jest taka, że jak wiemy z oficjalnego pisma, które było wysyłane do placówek medycznych w 2022 roku, gdy kończono poprzednią zarazę, to wyniki Pozytywne u osób bezobjawowych, nawet w 91% przypadków są fałszywie pozytywne. Ergo, te testy potrafią dać wynik pozytywny nie tylko u całkowicie zdrowego człowieka, ale również u człowieka, u człowieka, który w ogóle nie ma kontaktu z wirusem. Bo powiedzmy sobie to bardzo wyraźnie: te testy nie sprawdzają, czy jesteś chory. Te testy sprawdzają tylko, czy masz w swoim organizmie. Substancję biologiczną, nazwijmy ją wirusem, choć niekoniecznie musi być to nawet wirus, który w swoim DNA ma określone elementy. Tak naprawdę wykrywane są określone elementy łańcucha DNA. Tyle. To no tak to mniej więcej działa. Czyli one tak na... I to nie musi być nawet cały wirus, to może być fragment wirusa, to może być coś, co unosi się w Twojej, w twojej jakby przestrzeni. Z różnych powodów, tak? Ale nawet jeśli kompletnie nie masz nic wspólnego z tym wirusem, to i tak ten wynik może dać ci wynik, ten test może dać ci wynik pozytywny, jeśli nawet nie masz nic wspólnego z tym wirusem. Ergo, żeby móc wzbudzić panikę u ludzi w społeczeństwie i wzbudzić przyzwolenie w społeczeństwie na to, by na jesieni lub na wiosnę znowu zrobić lockdown, znowu Szpikować ludzi preparatami, a co za tym idzie, znowu dać zarobić koncernom farmaceutycznym na ich sprzedaży, i tak dalej, i tak dalej, żeby móc wzbudzić w ludziach przyzwolenie na to, co było dwa lat, przez dwa lata u nas i co było niesamowicie wręcz destrukcyjne dla naszej gospodarki, dla naszego życia, dla naszego zdrowia, a w wielu przypadkach również dla naszego życia, bo jak ktoś nie leczył się, bo był pozbawiony normalnego dostępu do lekarza, to mógł i zginąć żeby wzbudzić u ludzi przyzwolenie na powrót do tego wszystkiego, co trzeba u ludzi wzbudzić strach, paniczny strach w społeczeństwie. Jak wzbudzić u ludzi ten paniczny strach? Poza atakami medialnymi, takimi jak właśnie te wypowiedzi różnych straszących ekspertów, którzy będą mówić, że znowu mamy niesamowicie przesranę, potrzebna jest amunicja pod tytułem statystyki. Te statystyki muszą wykazać dużą liczbę nowych zakażeń. Rozumiecie? A skąd się biorą statystyki, które pokazują to jest konieczne do tego, żeby mogły powstać statystyki pokazujące dużą liczbę nowych zakażeń. No ludzie muszą zacząć się testować. To działa tak. Ludzie się testują, to wychodzą wyniki pozytywne. Wychodzą wyniki pozytywne, to oni Nazywają to zakażeniami, utożsamiają z chorobą, i grzeją w mediach, że znowu się pandemia zaczyna, znowu jest bardzo dużo nowych zakażeń, bardzo no, dużo e, nowych chorób, itd. Tak tak Całą mój się jedzie. klęci. Ludzie się nie testują, to siłą rzeczy nie mogą wychodzić testy pozytywne, a więc nie ma czym straszyć, nie da się wzbudzić paniki, nie da się wzbudzić przyzwolenia społecznego na Nowy cyrk zarazowy. I dlatego moim zdaniem nagle wykorzystuje się nazwisko Taylor Swift, której broń Boże nie bronię, ale też oczywiście nie atakuje. To jest artystka muzyczna. Ja jestem komentatorem życia politycznego, społecznego, gospodarczego, ekonomicznego. Nie nic do pani Taylor Swift. Ale to, że nazwisko tej kobiety jest wykorzystywane do celów propagandowych. To już mi się bardzo nie podoba. I nie podobałoby mi się, niezależnie od tego, czy to by była Taylor Swift, czy Janet Jackson, czy ktokolwiek inny, wykorzystuje się fakt, że pani Taylor Swift jest gwiazdą na, na cały świat, po to, żeby straszyć ludzi. A skąd wiemy, że to jest straszenie ludzi, a nie rzeczywista troska o ludzi, którzy pójdą sobie na ten koncert Taylor Swift? I rzeczywista troska o to, żeby ci ludzie się nie zakazili. A bardzo prosto. Drodzy Państwo, co jest dokładnie w tym samym czasie co koncerty Taylor Swift w Warszawie na Stadionie Narodowym? Drodzy Państwo, koncert Poland Rock Jurka Owsiaka, który odbywa się w dniach 1-3 sierpnia na lotnisku e, czaplinek Broczyno. Dokładnie to, jest, drodzy Państwo, to jest symboliczne. To się dzieje dokładnie w tych samych dniach. Dalej, koncert Jurka Owsiaka jest koncertem o porównywalnej wielkości. Mniej więcej tyle samo, może nawet trochę więcej ludzi jedzie na polędrok. Tam zapewne w grę wchodzi również znakomita cena polędroka, bo jest darmowy, nie? No wiadomo, jak mawiał kapitan Bomba, za darmo to uczciwa cena, nie? No ale tutaj, moim zdaniem, uczciwość Jurka Owsiaka się kończy na tej cenie. Zaraz będziemy sobie o tym mówić. Są dwa wydarzenia. Jedno jest koncertem, drugie jest koncertem. Jedno odbywa się w bardzo dobrych warunkach sanitarnych na stadionie narodowym, gdzie ludzie po prostu przyjdą, pobawią się i pójdą. Drugie odbywa się w skandalicznych warunkach sanitarnych na jakimś lotnisku, gdzie ludzie przez kilka dni koczują bez. w no, fatalnych warunkach sanitarnych. I wiadomo, że takie koczowanie w namiotach, w gigantycznym um, upale, w, w pyle, um, bez normalnego dostępu do sanitariatów oraz sam fakt, że ci ludzie tam będą kilkadziesiąt godzin ze sobą, a nie tylko kilka, no powoduje, że Poland Rock Festival w sposób oczywisty stanowi dużo większe zagrożenie epidemiologiczne niż koncert Taylor Swift. Skoro więc. Yy, Odbywają się dwa wydarzenia w tym samym czasie, z których Poland Rock Festival stanowi dużo większe zagrożenie epidemiologiczne niż koncert Taylor Swift. to Jeśli tym ludziom rzeczywiście chodziłoby o dobro ludzi, którzy idą na koncerty, to powinny być tak jak są artykuły, TikToki i inne tego typu rzeczy, straszące ludzi, którzy idą na koncert Taylor Swift, żeby założyli maseczkę, a potem w wyniku tego lęku, gdy zaczną. Trochę kasłać albo dostaną biegunki, albo cokolwiek innego, natychmiast poszli się przetestować, no to powinno być co najmniej tyle samo, albo dużo więcej w zasadzie, bo to jest dużo większe zagrożenie. Artykułów, w których te same postacie, te same, artyku te same media straszą, a przepraszam, ostrzegają ludzi, którzy idą na koncert Poland Rock Festival, żeby też założyli maseczkę. Takich artykułów nie ma. Przynajmniej ja nie znalazłem, drodzy Państwo. I dlatego uważam, że tu chodzi wyłącznie o zabieg medialny, o, o wzbudzenie, zasianie strachu wśród ludzi dla celów czysto propagandowych, po to, żeby móc na jesieni albo na wiosnę sprzedać nam nowy medialny produkt. Przypomnijmy sobie jeszcze dwie rzeczy: że na polędroka tak akurat rzeczywiście nie jest głupio wziąć maseczkę, ale nie po to, żeby nie zarazić się wirusem, tylko dlatego, że jest tam taki pioruński pył, że. Rzeczywiście, żeby nie odnosić, powiedzmy, to takich niefajnych, niefajnych skutków tego zapylenia, to rzeczywiście tam rozważałbym założenie maseczki, zwłaszcza w tych miejscach, właśnie gdzie jest ten taki gigantyczny pył. Przypominam, że ten pył jest tam tak gigantyczny, że nawet polewają wodą, żeby, żeby go troszeczkę chociaż zmniejszyć. nie? No tak, tak tam jest. Dodajmy sobie. Jeszcze do tego, że Jurek przecież jest bardzo mocnym zwalczaczem COVID. -a. Jak była ta zaraza, Jurek Owsiak e, wręcz zabronił e, wchodzić na. E, nie pamiętam, czy to wtedy się nazywało jeszcze Woodstock, czy już Poland Rock. W każdym razie w czasie zarazy zabronił przychodzić na, sw na swój koncert. Ludziom, którzy nie mieli certyfikatu covidowego. Tak, Jurek Owsiak, sanitarysta, segregacjonista, segregował e, swoich mm, wielbicieli na tych, którzy mieli certyfikat i ci mogli przyjść, i tych, którzy nie mieli certyfikatu i ci nie mogli przyjść. Co ważna hipokryta y, ludzi, którzy chcieli dawać mu pieniądze, już nie segregował przyjść na koncert, mogłeś tylko z certyfikatem, dać hipokrycie pieniądze, mogłeś nawet jak nie miałeś certyfikatu, wiadomo, pieniądze niezaszczepionych nie zarażają, hipokryta. No to, ale skoro Jurek Owsiak tak bardzo mocno, no bo ja rozumiem, że Jurek Owsiak wprowadził tą mm, segregację sanitarną nie dlatego, żeby przypodobać się lobby farmaceutycznemu, ówczesnym mediom głównego nurtu i ówcześnie rządzącym i wzbudzić przymus przyjęcia preparatu, zrobić kolejną dyskryminację ludzi, którzy nie mieli preparatu, nie mieli paszportu, bo nie mieli preparatu i wywierać presję na ludzi po to, żeby sobie zaplikowali preparat, a co za tym idzie? Mieli, pre, mieli, mieli, mm, e, mieli paszport, że ja rozumiem, że Jurek no nie był częścią systemu, częścią siły, która dyskryminowała ludzi tylko po to, żeby ich przymusić do dobrowolnego przyjęcia preparatu, tylko Jurek Owsiak, to no hipokryta, ale jednak tylko hipokryta, no dbał w ten sposób o dobro swoich gości, o dobro słuchaczy na koncercie. Więc skoro Jurek Owsiak teraz słyszy, że eksperci, przecież to są ci sami eksperci, przecież ten doktor Sutkowski to już wtedy był, to jest ten słynny doktor, co to odkrył, że jak się psika dezodorantem z bliska, to jest mniejszy stożek, niż jak się psika z daleka. Pamiętacie ten słynny spot czy tam wystąpienie w tvn gdzie on tam biegał, podeszli do niego i zaczął psikać w te maseczki i pokazywał różne rzeczy, nie? No to przecież to jest ekspert, który już był wtedy za czasów, gdy Jurek Owsiak dyskryminował ludzi za nieposiadanie e, paszportu zarazowego. No I to ci sami eksperci teraz mówią, kurczę, na koncerty trzeba mieć maseczkę. Trzeba, trzeba, trzeba. No to Jurek jeśli nie jest hipokrytą nie tylko, ale również nie był częścią siły, która swoim działaniem przymu dyskryminującym przymuszała ludzi do przyjęcia preparatu niedobrowolnie, tylko po to, żeby uniknąć dyskryminacji, to teraz powinien, widząc takie artykuły, co do koncertu Taylor Swift, z własnej woli wprowadzić nakaz i przymus noszenia maseczek na polędroku. Jeśli Jurek Owsiak tego nie zrobi, moje zdanie i tak już bardzo szorujące po podłodze. Względem tego człowieka spadnie jeszcze niżej. No bo to by bo okazało się, że Jurek Owsiak nie tylko nie kierował się chęcią powstrzymania epidemii, ale jeszcze mógł się kierować czymś bardzo, bardzo złym. Dalej, drodzy Państwo, na koncertach Jurkowsiaka, poza tym, że nie ma w chwili obecnej nakazu noszenia maseczek, to są jeszcze politycy. I ci politycy tam się lansują. I na wiecach. Politycznych, które odbywają się na tym polendroku, ale nie, na, nie są nazywane wiecami politycznymi, tylko są formalnie nazywane inaczej. Ale tam jest pełno polityków, jest tam pełno ludzi, pe wielkie tłumy. I wiecie, czego tam też nie ma? Maseczek. Ani ludzie na scenie nie mają maseczek, ani ludzie, którzy ich słuchają, nie mają maseczek. Czyli, drodzy Państwo, jedno z dwóch albo Juregowsiak, to nieodpowiedzialny e, roznosiciel zarazy który wbrew temu, co powinno się odbyć, nie nakazał noszenia maseczek na swoim koncercie, albo ci eksperci, tak zwani, którzy straszą ludzi i nakłaniają ludzi do tego, żeby nosili maseczki na koncercie Taylor Swift, powiedzmy to tak bardzo delikatnie, bredzą po całości. A mniej delikatnie próbują wywołać panikę w celu wywołania efektu zwiększonej liczby testów, który w sposób oczywisty wobec faktu, że te testy dają w dużej części wyniki fałszywie pozytywne, wywołać fałszywy obraz dużej ilości zakażeń, co da podkładkę medialną do kolejnego ograniczenia nam praw i swobód poprzez wprowadzenie nowej zarazy. Drodzy Państwo, to, że ci ludzie są bezwzględni, nie mam żadnych wątpliwości. Tam chodzi o bardzo duże kasę, o bardzo dużą władzę. Poza tym, jeśli uda się wprowadzić kolejną zarazę, to na pewno nie będzie rozliczenia za to, co się działo w czasie tej poprzedniej. A ponieważ tam się działy straszne rzeczy, w grę wchodzi 200 tysięcy nadmiarowych zgonów samej tylko Polsce, nie mam żadnej wątpliwości, że osoby, które ewentualnie mogą czuć się umoczone, a to jest bardzo wiele ludzi. Eee, będą w tym momencie robić wszystko, żeby nikt nawet nie pomyślał o wyciąganiu wobec nich eee, konsekwencji. Czytajmy sobie jeszcze ten artykuł z Onetu na koniec, ok? Pani Magdalena Żmudziak. Mnóstwo zakażeń COVID-19 na włoskich koncertach Taylor Swift. To samo będzie w Polsce. Ludzie podejmują zbędne ryzyko. Polscy fani amerykańskiej piosenkarki Taylor Swift... A, i artykuł jest z 1 sierpnia, czyli również wtedy przecież już był, były polendroki. Polscy fani amerykańskiej piosenkarki Taylor Swift odliczają godziny do jej warszawskich występów. Tymczasem eksperci zastanawiają się, czy grozi nam podobny scenariusz, do wydarzeń, które rozegrały się niedawno we Włoszech. Zauważono nam tam wyraźny wzrost liczby przypadków COVID-19, zwłaszcza w rejonie Mediolanu, co władze miasta wiążą z obecnością tłumów na dwóch koncernach Amerykanki. Ludzie podejmują zbędne ryzyko. Płacąc za to własnym zdrowiem, mówił w rozmowie z Mediolanem, lekarz Małgorzata Stokowska. Wojda podkreślając, że pełne szczepienie przeciwko COVID-19 uchroniłoby nas przed tym dylematem. Za to pani powinna stracić prawo do wykonywania zawodu, ponieważ w chwili obecnej dominuje wariant flirt, a szczepionki są celowane na kilka wariantów wstecz. Wmawianie ludziom, że szczepionka na stary wariant Uchroni ich całkowicie przed zagrożeniem, zakażeniem nowym wariantem, czyli daje da, dawanie fałszywego poczucia bezpieczeństwa przez lekarza, moim zdaniem w sposób oczywisty łamie przysięgę Hipokretesa. Ponieważ jeśli te szczepionki nie, nie były ani skuteczne, ani potem się okazało, że i tak bezpieczne, ale nie były skuteczne przeciwko tym wariantom, na które były celowane, na które były robione. I ludzie i tak się zakażali, i tak chorowali, i tak potem mieli ciężkie przebiegi, i tak umierali. Można się tylko wspierać, jakie, jakie były szanse, jakie były procentowe prawdopodobieństwa, ale co do faktów, i to i to i to się działo. A wiemy, że od kąt dziwnym trafem na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem tej nowej fazy wojny na Ukrainie. No, wirus odszedł w zapomnienie, to od tych dwóch lat się nie robi nowych preparatów, bo, bo po co? Bo przecież odwołali pandemię, a wirus przecież tak jak wtedy mutował, tak teraz chyba też mutuje, jakoś chyba nie zwolniła się mutacja, nie? Więc tak jak wtedy mieliśmy nowy wariant co 2-3 miesiące, tak potem chyba też mieliśmy nowe warianty co 2-3 miesiące, mniej więcej, takie groźne, duże, poważne. Więc ta wersja preparatu, którą wtedy zrobiono, to już jest kompletnie nieaktualna na tą wersję wirusa. Więc skoro na, ta, na tą wersję wirusa, na którą była zrobiona, była bardzo wątpliwie skuteczna, to wmawianie ludziom, że jest skuteczna stuprocentowo na tą wersję, albo że w ogóle jest skuteczna w jakimś zadowalającym stopniu, to jest działanie na szkodę pacjenta. Eksperci obawiają się, że tłumy na koncertach mogą spowodować wzrost liczby przypadków COVID-19. Czy jest się czego obawiać? <laughs> Przepraszam, ale ja nie byłem na koncercie Taylor Swift. Na szczęście, jeżeli bierzemy na siebie ryzyko kontaktu z ludźmi, gdy sami nie jesteśmy zdrowi, to nie działamy wyłącznie na własną odpowiedzialność. Odpowiadamy także za tych, których. Nie znamy, ale z którymi będziemy mieli kontakt, mówi lekarz Małgorzata Stanowska-Wojda. Lekarz Stanowska-Wojda podkreśla konieczność pełnego szczepienia przeciwko COVID-19 w kontekście uczestnictwa w dużych wydarzeniach. Zobaczcie, znowu próbują wrócić do tego, że jeżeli chcesz iść na koncert, to musisz się zaszczepić. Pies, z tym, że ta szczepionka jest tak skuteczna, jak prawdziwe są obietnice w kampanii wyborczej polskich polityków. A może nawet mniej, a może więcej, nie wiem, ale Tusk spełnił 8% swoich obietnic. Może być coś koło tego. Pies z tym. Ważne, żebyś przyjął preparat, bo to i lekarz, nie, lekarz się nie kwalifikuje. To, to, to przy starych, sprawdzonych od dziesięcioleci dostępnych, prawdziwych szczepionkach lekarz kwalifikuje do szczepienia. Przy takim nowej, niesprawdzonej, to była przez samokwalifikacja na podstawie ankiety. Lekarz nie oglądał, a zaszczepić mógł się praktycznie każdy łącznie z farmaceutą. No. Wiecie, szczepionka na hajnego medina która jest znana od kilkudziesięciu lat i która jest tak pioruńsko przebadana i tak pioruńsko konieczna. Drodzy Państwo, choroba hajnego medina straszna. Przed tym się naprawdę trzeba zabezpieczać. A zwróćcie uwagę, tutaj mówię do antyszczepów, bo poza... Bo wiecie, teraz antyszczepionkowie, to się kojarzy z człowiekiem, który nie chciał przyjąć preparatu na COVID. Czyli całkiem pozytywnie się kojarzy. Ale są również ludzie, którzy w ogóle nie uznają szczepień. To jest bardzo mała ilość ludzi takich w Polsce, ale rzeczywiście tacy są. Drodzy Państwo, Wy myślicie tak, że na przykład nie zaszczepiliście swojego dziecka na przykład na Hajnego Medina, potocznie polio, i mu się nic nie stało. To znaczy, że czego nie trzeba robić, jesteście w błędzie. W momencie, w którym cała populacja była zaszczepiona, ta, ta choroba u nas praktycznie nie występowała. Teraz za sprawą decyzji Tuska, a wcześniej decyzji Morawieckiego, czyli decyzji PiSu, do polskiej populacji do doszło wiele milionów ludzi niezaszczepionych na polio. Zobaczycie, że ta choroba może do nas wrócić. To jest jedna z najstraszniejszych chorób, jakie występowały kiedyś na świecie. Naprawdę, jeśli twoje dziecko nie jest zaszczepione na polio, idź do lekarza, któremu ufasz i porozmawiaj z tym o nim. Z nim o tej szczepionce. Nie słuchaj mnie, typa z kanapy, posłuchaj swojego lekarza. O ile nigdy, nawet jak mi proponowano po 30 tysięcy złotych za spot, a tych spotów miało być bodajże 4, więc w sumie chyba 120 tysięcy to miało być, nie zgodziłem się reklamować preparatów na COVID, mimo tego, że mógłbym po prostu wziąć tą kasę i kupić sobie nowy samochód prosto z salonu. Nigdy się nie sprzeniewierzyłem, nie skurwiłem się, nie wziąłem tej kasy, nie zareklamowałem. Choć też potem mógłbym gadać, że to nie płacił mi PIS, tylko płaciła mi jakaś agencja, która była przez agencję, przez jakiś fundusz, fundację i tak dalej. Nie wziąłem tej kasy. Tak teraz ci mówię: jeśli twoje dziecko nie ma szczepienia na polio, to, to nie słuchaj mnie, ale posłuchaj lekarza, któremu ufasz. Na pewno masz jakiegoś lekarza, który leczy twoje dziecko. I idź do niego i z nim pogadaj. Bo. Preparat na polio jest znany od kilkudziesięcioleci i jego skutki uboczne i działanie jest bardzo dobrze znane. I to nie jest preparat genetyczny, to jest stara dobra szczepionka. A polio jest tak straszną chorobą, że czasem lepiej byłoby umrzeć, niż to dostać. Przepraszam, że zrobiłem taką wtrątkę, ale jak się ostatnio dowiedziałem od przyjaciela, który jest lekarzem, jak bardzo ci tak zwani eksperci zrobili krzywdę społeczeństwu, Również w ten sposób, że zniechęcili ludzi do prawdziwych szczepień, bo ludziom się teraz preparat na COVID zlał ze szczepionkami na polio i innymi takimi, które były znane od dziesięcioleci, przebadane, działające, bez, naprawdę bezpiecznymi. To mnie krew zalała i tak eksperci, jak polskie dzieciaki zaczną dostawać polio. Bo wyście zniechęcili swoim działaniem do e, ludzi do szczepienia dzieciaków, to będzie wasza wina. Ech, tak, lekarz Stanowska Wojda podkreśla konieczność, konieczność pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19 w kontekście uczestnictwa w dużych wydarzeniach. E, jeśli ktoś się nie zaszczepi, najpierw powinien się zastanowić, dlaczego się nie chroni, skoro ma ku temu wszystkie środki. Kobieta powinna stracić prawo do wykonywania zawodu z miejsca. Ale wiadomo, że nie straci, bo lobby farmaceutyczno-medyczne jest jakie jest. Stracą ci lekarze, którzy będą mówić, że sorry, że nie. Że jak masz wirusa szybko mutującego, to się szczepisz na konkretny wariant. A później rozejrzeć się dookoła i przemyśleć, komu może zagrozić. Czyli znowu te stare, stara gadka. Nie boisz się, ty to zaszczep się dla babci. Bo jak się nie, za, nie zaszczepisz, to zabijesz swoją babcię. Tylko w takiej łagodniejszej formie. Jeżeli ktoś się nie zaszczepi, najpierw powinien się zastanowić, dlaczego się nie chroni. Skoro ma ku temu wszelkie środki, a później rozejrzeć się dookoła i przemyśleć, komu może zagrozić, dodaje. Echem, a ta pani lekarz powinna się zastanowić, komu ona właśnie szkodzi. Echem. Wzrost liczby przypadków COVID-19 po włoskich koncertach Taylor Swift. W całych Włoszech odnotowano ostatnio wzrost zakażeń nowym wariantem koronawirusa. Chodzi zwłaszcza o region Lombardia, gdzie w ciągu kilku dni przybyło ponad 1000 chorych. Eksperci uważają, że ta sytuacja może mieć związek z dwoma koncertami amerykańskimi. Amerykańskie gwiazdy, gdzie w sumie zgromadziły się niemal 130 tysięcy osób na stadionach i tysiące fanów wokół nich. Wirusolodzy zapewniają, że nie ma powodów do alarmu, ale ta baba i tak straszy. Nie? Ale nie można też lekceważyć nawrotu zakażeń. Z kolei szef władz regionu Lombardia, Attilinio Fontana, podkreśla, że konieczna jest ostrożność w tej kwestii. Sytuacja jest raczej spokojna. Koegzyst... Koegzystujemy z tym wirusem i tak będzie jeszcze przez parę lat. Powiedział profesor Fabrizio Preglisto. A ta kobieta i tak straszy. Z Uniwersytetu w Mediolanie. Dodając: Mamy już niemal wszyscy hybrydową odporność, bo byliśmy zaszczepieni lub szczepiliśmy się albo. Jed... bo byliśmy zakażeni lub szczepiliśmy się lub jedno i drugie. Jak. Słusznie zauważył znany włoski wirusolog, problemem jest jednak to, że nasza odporność nie jest już jednak kompletna. Czy czeka nas powtórka z rozrywki, wszystko należy robić z rozwagą. Jeśli ktoś uczestniczy w koncercie, jest zaszczepiony i na przykład nie ma ciężkich chorób przewlekłych, to jest to krok w dobrym kierunku. Jeśli nie, najpierw powinien się zastanowić, dlaczego się nie chroni, skoro ma ku temu wszystkie środki w postaci szczepionki, a później rozejrzeć się dookoła i przemyśleć, komu może zagrozić. Mówi lekarz Małgorzata Stanowska-Wojda, specjalista medycyny rodzinnej. Czyli drodzy Państwo, kolejny ekspert od wirusów, od epidemiologii, od zakaźnictwa, który jest zwykłym lekarzem rodzinnym. Rozumiem, że Ci przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale Ci bardziej poważni lekarze nie chcieli przyjść do mediów, nie? Ja im się wcale nie dziwię. Też bym nie chciał, też bym nie chciał, drodzy Państwo, też bym nie chciał. O tym, co lekarz Stanowska Wojda mówi na temat zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19, możemy przeczytać tutaj. Podkreśla przy tym, że i tam jest oddzielny artykuł, w którym to pani straszy. O, proszę bardzo, jeszcze jest zdjęcie pani lekarz. Oj nie leczyłbym się u niej. Oj nie leczyłbym się. Oj nie leczyłbym się. Eee, podkreśla przy tym, że nie można unikać tego typu wydarzeń, ale trzeba podchodzić do nich z rozwagą. COVID-19 wywołał wiele problemów natury psychicznej. Zgadzam się. Między innymi uzależnienie od pieniędzy, nie? Tamte dodatki covidowe. Gigantyczna kasa szła. Pieniądze szybko uzależniają. Zwłaszcza jeśli chodzi o młode pokolenie. Nie, mi się wydaje, że te starsze też było równie uzależnione. Chociaż faktycznie młode też. W okresie zamknięcia zauważalnie wzrosła liczba dzieci, które potrzebowały wsparcia poradami zdrowia psychicznego, terapeutów, psychologów. Uważam, że normalne życie, w tym uczestnictwo w koncertach, jest ważnym elementem codzienności. Nasze zdrowie psychiczne jest równie ważne jak fizyczne. Soma i psyche są ze sobą nierozerwalnie związane. Warunkiem uczestnictwa w takich spotkaniach, zwłaszcza w chwili kolejnych wzrostów zachorowań, jest jednak pełna dyspozycja zdrowotna. W ostatnich dniach we Włoszech odnotowano 40 zgonów wśród osób zakażonych. Ponad 1200 hospitalizacji, w tym 43 przypadki na działach intensywnej terapii. Liczby te są wyższe w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Taylor Swift w Polsce czy czeka nas covidowy Armageddon? Ja tylko czytam, co oni tam piszą. Amerykańska piosenkarka wystąpi w Polsce na trzech koncertach od pierwszego do 3 sierpnia, gromadząc na PGE Narodowym tysiące fanów jej muzyki. Z całą pewnością, poza płytą stadionu, także zgromadzą się tłumy jej wielbicieli. A to oznacza, że na stosunkowo niewielkiej powierzchni znajdzie się w jednym czasie tłum potencjalnie chorych osób. Czy jest się czego obawiać w kontekście ryzyka zachorowania na COVID-19? To pytanie nurtuje ekspertów, którzy od jakiegoś czasu ostrzegają przed nowym wariantem koronawirusa. A ja się zastanawiam, jakie są wa warunki do zostania ekspertem w naszym kraju. Bo pamiętam, że a propos COVID, -a, to ekspertem od COVID był m.in. YouTuber, który nagrywał gry komputerowe, był piekarz, był aktor komediowy. Był skoczek narciarski, dużo tych ekspertów było. Z takich oni przecież za pieniądze gręczyli swoim słowem, że szczepionki są skuteczne i bezpieczne. Z takich ekspertów, troszeczkę chociaż powiązanych, nie to, to byli na przykład ten jak to się nazywa, aptekarz, czyli farmaceuta. No i był, był mój ulubieniec ten reumatolog, który wmawiał ludziom, że zna się na, na, na COVID-zie, bo reumatyzm to choroba autoimmunologiczna. A nie wiem, jakim cudem to przechodziło. Przecież COVID to nie jest choroba autoimmunologiczna. Przynajmniej nikt nam na ten temat nie wiadomo. No ale może facet po prostu sprawdzał poziom zdrowia psychicznego swoich odbiorców. Potem, jak cała ta... Zaraza w mediach odeszła, to pokasował swoje tweety i zaczął hajzerować, czyli twierdzić, że to ze względu na hejt. A nie, wca, wca, nie wcale dlatego, że chciał się pozbyć dowodów głupot, który pisał w czasie zarazy. Nie? No i drodzy Państwo, wakcynolog społeczny to już był absolutny top topów, moim zdaniem, jeśli chodzi o um, te kwestie związane z ekspertami. Wakcynolog społeczny w pewnej znanej telewizji głównego nurtu już kompletnie kurde nie wiedzieli. Jak podpisać faceta, który mówił to, to, co było ważne, na tyle ważne, że chcieli to pokazać, więc podpisali go wakcynolog społeczny. Czy teraz, na przykład, mógłbym zostać, drodzy państwo, na przykład, nie wiem, społecznym ekspertem od budowlanki i wypowiadać się na temat tego, jak powinny być wznoszone budynki? Może mógłbym, bo wakcynolog społeczny nie miał nic wspólnego z wakcynologią, a ja mam nieruchomości. To skoro mam nieruchomości, to mi bliżej do budowania tych nieruchomości niż wakcynologowi społecznemu do wakcynologii, z którą kompletnie nic go nie łączyło. TVN, TVP, Polsat, weźmiecie mnie na ekspertę od budowlanki? No, no, no. Słuchajcie, kiedyś byłem na Pałacu Kultury na wysokim piętrze, naprawdę. Nie ściemniam. Może się nadaje. Eee. Eee. W Europie już obserwujemy znaczny wzrost zachorowań, ruch turystyczny, urlopy. Przemieszczanie się powoduje, że kontaktujemy się w wielu miejscach i dużo osób choruje. Tłumaczy podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Janna Zajkowska. Aktualnie dominują odmiany koronawirusa SARS-CoV-2 jest omikron. O, to ona to już chyba od 3 czy 4 lat. Jednak stopniowo yy, następowany jest przez mutację określaną, zastępowany jest przez mutację określaną jako JN1 nazywaną również flirtem, flirt powiem wam szczerze, że ta nazwa y, handlowa flirt trafna, nie wiem kto ją wymyślił, ale na pewno lepsza od Krakena i tak dalej, dobrze, że przestali iść w stronę piratów z Karaibów i poszli w stronę stosunków męsko-damskich flirt, co może będzie następne ejakulacja, o o, wiecie o, to, to się będzie kojarzyło dopiero nie? O, 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 wariant ejakulacyjny. Podnosi się! W Polsce musisz się zaszczepić. No. Eee. A wtedy ten, przyjdzie minister i będzie wypłaszczał. Pamiętacie tego pierwszego ministra, który mówił o wypłaszczaniu krzywej? Sytuację komplikuje fakt, że nowy wariant koronawirusa unika naszej odporności i nie powoduje tak wyraźnych objawów, jak poprzednie wersje COVID-19. Tak. Czyli sytuację komplikuje fakt, że ten nowy wariant nie powoduje objawów, czyli nie powoduje choroby? U, to rzeczywiście komplikuje sytuację. Komplikuje. No bo jak ludzie się dobrze czują, nie chorują, to nie chcą się szczepić. Jak tak można? Jak tak można? Co zrobić, żeby w tak dużym skupisku, jakim jest koncert, uniknąć zachorowania na COVID-19, ale i nie zarazić innych? Jak tłumaczę w rozmowie z Medonetem Lekarka, najważniejszy jest rozsądek i dyscyplina osoby, która może być chora. Profilaktyka jest bezcenna, jeśli chodzi o ryzyko rozpowszechniania się choroby lub infekcji bez względu na to, czy jest to koronawirus, grypa czy przeziębienie. Jeśli ktoś czuje się źle, ma gorączkę, kaszel, to oczywiście nie powinien ruszać się z domu. Żeby nie zarażać innych, ale i nie pogorszyć swojego stanu zdrowia, mówi lekarz Małgorzata Stanowska-Wojda. Z przeziębieniem już nie wolno wychodzić? Może i tak, może tak, może tak. I dodaję, mówiąc prosto, istnieje coś, co nazywamy odpornością kokonu. To sytuacja, gdy w rodzinie jest coś, na przykład dziecko, po przeszczepie lub e, oczekuje na przeszczep, które nie powinno zachorować. Czasem zdarza się, że szczepi się ca całą rodzinę, jeśli nie można zaszczepić dziecka. To kwestia odpowiedzialności za innych. Ale ja nie mam w domu dziecka, które ma. E, ma przeszczep. Tak samo jest w tym przypadku. Jeśli bierzemy na siebie ryzyko kontaktu z ludźmi, gdy sami nie jesteśmy zdrowi, to nie działamy wyłącznie na własną odpowiedzialność. Odpowiadamy także za tych, których nie znamy, ale z którymi będziemy mieli kontakt. Co ze szczepieniami na COVID-19? Czy zaszczepienie się na kilka dni przed koncertem pomoże nam nabyć odporność przed koronawirusem? Jak tłumaczy Stanowska-Wójda, szczepienie przeciwko COVID-19 ma sens w ogóle i należy to robić, nawet w tym momencie, ponieważ pomoże nam to wyeliminować ryzyko wystąpienia poważnych powikłań zdrowotnych w przypadku zachorowania. Zwróćcie uwagę na kres pomoże nam. Nie, że zapewni nam, no pomoże. A w jakim stopniu pomoże, nie wiadomo, ale pomoże. Na przykład zapalenia płuc, niewydolności serca czy uszkodzenia wątroby to jest podstawa naszej profilaktyki zdrowotnej. Natomiast jeśli chodzi o kontek kontekst imprezy masowej za kilka dni, to ona nie ochroni, dlatego że po pierwsze trzeba przyjąć schemat szczepionek, i to też zależy od tego, czy ktoś był szczepiony czy nie, a po drugie, nasz organizm po przyjęciu szczepionki potrzebuje czasu na wytworzenie przeciwciał, które by nas chroniły, i to się nie dzieje w kilka godzin. Nasz organizm, zwłaszcza przy chorobach wirusowych, produkuje przeciwciała po dwóch tygodniach. tłumaczy lekarka. Specjalistka medycyny rodzinnej podkreśla przy tym, że w przypadku szczepień, które są wskazane, zwłaszcza w kontekście ryzyka. Rozpowszechnienia się wirusa, ich pomijanie jest działaniem na własną szkodę. Gdy dziecko pozostaje pod opieką rodziców, którzy spożywali alkohol i stwierdzili, stwierdzi się u nich pół promila alkoholu we krwi, istnieje ryzyko, że ono zostanie przekazane do izby dziecka, gdy uznaje, uznaje się, że rodzice nie są zdolni do jego opieki. Z drugiej strony, brak szczepień dziecka, co naraża je na poważne choroby, jest akceptowany. Co jest dla mnie niezrozumiałe, mówił w rozmowie z Medonetem lekarka. Czyli ta lekarka postuluje, żeby rodzicom, którzy nie chcą zaszczepić swoich dzieci, odbierać te dzieci. Jeszcze raz spoglądam sobie na zdjęcie tej pani. Żebym czasem ręki nie podał, jak spotkam na ulicy. Pani Małgorzata Stanowska Wójda. Eee. Gdzie ona pracuje? Mam nadzieję, że nie w Warszawie. Eee. Przychodnia Vivente. Małgorzata Stanowska-Wójta. U Chopina 8 Łaszków. Zobaczcie, aż z Łaszkowa musieli ekspertkę skołować. Eee, to pozdrawiam mieszkańców Łaszkowa. Życzę zdrowia, żeby się nie musieli iść do lekarza. Ech. Zabierać. Zabierać ludziom, ludziom dzieci za to, że nie chcą ich zaszczepić, tak? Może jeszcze w panie gabinecie. Ech. Masakra. Daję, dodaję przy tym, że jeśli tylko profilaktyka jest możliwa i bezpieczna, i mamy sposobność szybkiego zabezpieczenia się przed zagrożeniem, warto pomyśleć, dlaczego w niej nie skorzystamy. Ludzie podejmują zbędne ryzyko, płacąc za to własnym zdrowiem, komentuje ekspertka. No właśnie. Własnym. A eksperci, którzy robią to, co robią. Niekoniecznie własnym zdrowiem ryzykują. I niekoniecznie dobrem własnych ludzi. Ja, na przykład, uważam, że lekarzom, którzy robią takie rzeczy jak pani doktor, powinno się odbierać prawo do wykonywania zawodu. Pani doktor uważa, że powinno się określonym rodzicom odbierać prawo do wychowywania dzieci, odbierać dzieci, a ja uważam, że. Takim ludziom jak pani doktor powinno się odbierać prawo do wykonywania zawodu, a na pewno nie powinno się do takich lekarzy chodzić do gabinetu. Tak uważam. Pozdrawiam, drodzy państwo, trzymajcie się. Do zobaczenia i pa.